Cześć, tu Rosa. Witajcie w kąciku retrogracza. Moi drodzy, dzisiaj wracamy szybciutko do konsolki Evercade, a to za sprawą nowej aktualizacji, która niedawno ujrzała światło dzienne. Jest to wersja 2.0, czyli mamy skok z wersji 1.3 bezpośrednio od razu do wersji 2.0, która wprowadza bardzo dużo zmian w porównaniu do dawnej wersji, a poza tym jest to ukłon w stronę nowej konsoli, która już miała wyjść w listopadzie, ale data premiery została już parokrotnie przełożona, jeżeli chodzi tutaj oczywiście o konsolkę Evercade VS. Ja na początku może Wam pokażę, w jaki sposób zrobić aktualizację tej konsolki, a potem porozmawiamy również o nowym moim nabytku, czyli o grach z kolekcji Pico Collection 1. Jest tam, zobaczcie, 20 gier na tym kartridżu. Gry dość znane, lubiane, jak również nowe. Pokażę Wam niektóre wybrane przeze mnie, które mi osobiście się bardzo podobały. A więcej gier możecie sami wypróbować, gdy zakupicie taki kartridż. Dobra, przejdźmy na początku, w jaki sposób zaktualizować software w tej właśnie konsoli. Tak więc przechodzimy na stronkę Evercade pod ten konkretnie adres. Jak sami już widzicie, na dole mamy informację, że znajduje się tutaj firmware updater. Klikamy tam i mamy dwie wersje systemów. Mamy wersję pod Windows, jak również pod wersję dla Maca, a w późniejszym czasie również będzie wersja pod Linuxa. Nas interesuje wersja pod Windows. Tak więc pamiętajcie, że musimy mieć Windows 10 lub 11, ponieważ system potrzebuje 64-bitowy procesor, a nie 32. Klikamy na Download i pobieramy naszą aktualizację. Po pobraniu i rozpakowaniu naszego softu, naszym oczom ukaże się program instalacyjny dla Evercade'a. Klikamy na niego i będziemy musieli zainstalować nasze sterowniki na komputerze. Jeszcze nie podłączamy naszej konsolki. Na razie musimy zainstalować to na naszym Windowsie. Klikamy zainstaluj sterowniki. Naszym oczom ukaże się kolejne okno, w którym będziemy mieć informacje o tym, jak postępuje instalacja sterowników na naszym komputerze. Tutaj widzicie, już jest u góry te okno. Ja je może trochę przesunę. Gdy to okno zniknie, to oznacza, że nasze sterowniki zostały zainstalowane na naszym komputerze. Dopiero wtedy będziemy mogli przejść do kolejnego punktu, jakim jest instalacja sterowników na naszej konsolce. Pamiętajcie jeszcze raz, że robicie to wszystko na własną odpowiedzialność. Nie ponoszę żadnych konsekwencji, jeżeli by Wam się to nie udało. W zależności od prędkości Waszego komputera, ta instalacja może trwać troszeczkę dłużej lub krócej. No, u mnie trwa to dobrych paręnaście sekund. Specjalnie zostawiłem cały proces instalacji tak, jak to wygląda, abyście się nie denerwowali, że trwa to u Was dłużej lub krócej. Okno zniknęło, więc możemy przejść do kolejnego punktu, czyli klikamy na Restart Update. Pokaże nam się kolejne okno, w którym na początku podłączamy naszą konsolkę kablem, który był w opakowaniu, wciskamy przycisk menu i dopiero wtedy przełączamy naszą konsolkę w pozycję start. Gdy to zrobimy, czekamy tak długo i trzymamy ten przycisk menu, aż ukaże nam się kolejne okno instalacji. Gdy to mamy, puszczamy przycisk i czekamy na instalację aktualizacji na naszej konsolce. Trwa to dość krótko. Po wszystkim powinniśmy zobaczyć uśmiechniętego chłopaka po lewej stronie, że aktualizacja udała się pomyślnie. Gdy wszystko się uda, nasz chłopak będzie uśmiechnięty, a konsolka zrobi restart z nowym systemem. Mamy to! Jak sami zauważyliście, już sam nowy start Evercade'a już jest troszeczkę inaczej niż do tej pory. Muzyka również jest inna i tak prezentuje się nowe menu tego oprogramowania. Mamy duże, przejrzyste, dość widoczne covery każdej z gier. Słuchajcie, mamy również, może raz wejdźmy może do, na początku do ustawień. I słuchajcie, pierwszą rzecz, co się rzuca od razu w oczy, polskie menu. Oczywiście nie jest perfekcyjne,
brakuje polskich liter. Na przykład mamy tutaj u góry pełny ekran, gdzie brakuje literki EU, ale w sumie jest już jakiś postęp w porównaniu do tego, co było wcześniej, bo polskiego po prostu nie było. Dlatego mamy oczywiście, zobaczcie, mamy teraz już w wyborze ekranu, mamy oryginalny rozmiar ekranu, możemy dopasowanie piksele, czy prawdopodobnie jest to Pixel Perfect, pełny ekran, czyli rozciągnięcie na 16:9. Mamy również shadery, subtelne linie, wyraźne linie. Kto co woli, może sobie ustawić. Można ustawić oczywiście subtelne linie i grać w takiej wersji, jakbyśmy grali na telewizorze kineskopowym. Mamy dodatkowo tak zwane banery, czyli te ramki po lewej, po prawej stronie, które no, pomagają w pewnym sensie, że nie mamy takich pustych ramek dookoła gier, a na przykład możemy sobie włączyć taki po lewej, po prawej stronie, żeby to zapełniało jakoś ekran. Co my mamy tu jeszcze? Widzicie, mamy jakieś tutaj błyskawice, wireframe, nie widzę tu różnicy pomiędzy tymi dwoma. Tu mamy jakieś gry, pokazane gry, które wyszły na Evercade. Mamy Logo Legends, czyli coś takiego, z jakich firm gry mamy na naszych kartridżach. Oczywiście również box art. Możemy włączyć lub wyłączyć linię nawet w menu. No i informacje na temat baterii. W motywach, co mamy w motywach? Możemy sobie zrobić motywy w kolorze neonowym albo oryginalnym, jak było wcześniej, czyli tak wszystko w kolorze czerwonym. Dźwięk, no to nic się tu nie zmieniło. Jak wspomniałem na temat języka, mamy teraz dodany język polski, różne inne także, czyli zaczynamy od niemieckiego, poprzez inne języki, kończąc prawie na polskim. Super rzecz, na pewno dla Was też będzie pomocna. O systemie, jak sami zauważyliście, mamy informację, że mamy teraz wersję 2.0.0. I jak stwierdził twórca tego oprogramowania, czyli producenci tego oprogramowania, będą też częste aktualizacje, aby jeszcze bardziej ulepszyć ten software. To naprawdę ciekawa sprawa i pomocna dla nas wszystkich. Oczywiście przy pomocy tu mamy informacje na temat znajdujących się już kartridży, z jakich wydawców kartridży już wyszły lub będą wychodziły na nasze Evercade'y. No i oczywiście informacje o twórcach, czyli kto stworzył tą bardzo ciekawą i nadzwyczaj dobrą konsolkę dla retromaniaków. Dobrze, tak więc pokazałem Wam, jak wygląda menu. Dobra, przechodzimy teraz do gier. W sumie, jak już wspomniałem na samym początku, mamy tutaj 20 gier. Niektóre bardzo fajne, niektóre bardzo dziwne, a niektóre... Zastanawiam się, kto wpadł na pomysł robienia niektórych z tych gier. Oczywiście jest tu dużo gier RPG. Na przykład te 3 tutaj, w sumie 4, które tutaj widziałem, są to gry RPG. Nie jestem fanem gier RPG, dlatego wybaczcie mi, ale nie umiem w nie grać. Ale dla wszystkich fanów gier w stylu Final Fantasy i podobnych, tutaj jest parę tytułów, które na pewno Was zainteresują. Które ja chciałem Wam pokazać, to może zacznijmy od gry Iron Commando. Nie wiem, czy ją znacie, czy też nie. Gra oczywiście przypomina mi grę z automatów. To jak tu widzicie, mamy od razu informacje o całej grze. No niestety jeszcze po angielsku, może kiedyś będzie tak, że będziemy mieć również opis tej gry w wersji polskiej. Tutaj mamy całe sterowanie, czyli pod Y mamy zbieranie rzeczy, B granat, A skok, no i oczywiście start i pauza oraz X atak. Sprawdźmy to, jak ta gra wygląda. Powiem Wam, że mi się ta gra spodobała. Jeżeli ktoś lubił gry typu mordoklepki na arcade, to ta gra jest dla Was. No i mamy grę z 1994 roku. Nie wiem, na jaką konsolę wyszła ta gra. Czy to jest może jakiś port z arcade'ówki? Nie znam w sumie tego tytułu wcześniej. Nie widziałem, nie spotkałem się z nim. Ale gra mi się spodobała. Obejrzmy może kawałek historii.
No i rozpoczynamy grę. Może sprawdźmy, co jest pod opcjami. Level trudności medium, mamy easy, medium, hard. Zostawmy przy medium, dźwięk w stereo, dlaczegożby też nie. No i tutaj share lives. No niech zostanie. Dobra, odpalmy grę, bo mamy jeszcze parę tytułów, do które chciałbym wam pokazać. Mamy grę również dla dwóch graczy, tak więc gdybyśmy włożyli ten kartridż do Evercade VS, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zagrali sobie w tą grę w dwie osoby. Ale ponieważ ja jestem tu sam, odpalam grę dla jednego gracza. Mamy do wyboru dwóch wojowników. Ten lub ten. Sprawdźmy może, którego z nich, nie wiem, strzelajmy. No, wyszedł na tego pierwszego. Tym drugim mam być, że jeszcze nie grałem. No i tak rozpoczyna nasza się bijatyka. Gra podobna do Street Rage. Czyli pod X-em mamy piąchę. No i tutaj zaczyna się cała mordoklepka. Gdzie ja tu mogłem skakać? Wiem, że gdzieś tu jeszcze można było skakać w jakiś sposób. Przeciwnicy, powiem, no nie padają od pierwszego ciosu. Jak sami widzicie, trzech na raz to jest dość... No, który chce spróbować ze mną. Ale gra graficznie naprawdę jest bardzo fajna. Jeżeli chodzi o sterowanie, no w sumie wciskam cały czas X i on robi całe kombosy za mnie. Ale wciskając na przykład teraz jest A, i pod którym mamy skok, możemy wykorzystać również nogę. Weźmy to jabłko i może tego shotguna. No jeżeli wstanie jeszcze raz, to jest aż dziwne, że to on wstał. No i tak wygląda ta gra. Naprawdę ciekawy tytuł dla wszystkich lubiących gry typu Franco z Amigi lub też Double Dragon albo Street Rage. No ta gra jest na pewno dla osób, które lubią takie tematy w grach. Gra jest naprawdę dobra. Okej, okay, aha, przy okazji mamy oczywiście tutaj jeszcze możliwość zapisu gry, tak jak było to wcześniej. Mamy tu jeszcze sprawdzenie sterowania. Szybki zapis, wczytaj ostatni zapis. Wyświetlacz, co tu mamy pod wyświetlaczem? Aha, jeszcze tutaj również możemy ustawić, abyśmy mieli te wszystkie ustawienia, które byśmy wcześniej. No i oczywiście menu wyjść z gry. Dobra, tak wygląda Iron Commando. Przejdźmy do kolejnej gry, którą chciałem wam pokazać. Jest to oczywiście Gym Power, jedna z moich ulubionych gier na Amidze. Ta wersja chyba, jak się nie mylę, jest wersją z Super Nintendo, w którym znajduje się jedna rzecz, która mnie troszeczkę zawsze denerwowała, ale graficznie gra jest naprawdę świetna i grywalna. Każdy raczej grał w tą grę, jeżeli mieliście Amigę, a jeżeli nie, musicie w to zagrać. Na początku ustawienia. Tak jak wspomniałem, czyli mamy tutaj grę ze Super Nintendo. Mamy tu ustawione na Easy, Normal, Hard. Ustawmy może na Normal. I odpalmy tą grę. Gra pod względem grafiki, muzyki naprawdę była genialna, gdy zobaczyłem tą grę po raz pierwszy na Amidze. Tutaj jest troszeczkę... Te tło, które mamy w tej grze, jest troszeczkę denerwujące moim zdaniem, ponieważ porusza się z nami, ale w drugą stronę. Zobaczcie to. Czyli można tutaj dostać zawrotu głowy, ale jeżeli chodzi o sam gameplay, gra jest świetna. I szybko się ginie. Zawsze mi się podobało te sample. Tutaj są, niestety nie ma wszystkich sampli, gdy zbierzemy jakieś znajdźki, ale zobaczcie tą grafikę. No przecież to jest naprawdę mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o
podejście grafików do takiej gry. No i oczywiście musiałem już zginąć. Gra jest naprawdę bardzo dobra. Zachęcam wszystkich do zagrania chociażby raz. I uwierzcie mi, wciągnie was ta gra. Uwielbiam muzykę w tej grze, uwielbiam grafikę. Niektóre levele są dość skomplikowane, to muszę was od razu wam powiedzieć, ponieważ oprócz tego, że mamy tutaj grę taką zwykłą platformową, są również widoki z góry, z pierwszej osoby, jakby można było tak powiedzieć. Tak więc gra jest zróżnicowana. Ja zawsze nie wiedziałem, czy to jest pies, czy to jest koń, słuchajcie, no bo takich dużych psów to raczej nie ma, chociaż pewnie by się znalazły jakieś w podobnej wielkości. Ale wracając do tego, wracając do samej gry, naprawdę polecam wam ten tytuł. Jest warty zagrania, warty poznania w ogóle, czy to na Evercade, czy też na Super Nintendo, a jak również na Amidze, abyście mogli porównać grafikę w tej grze i samą grywalność tej gry. Dobra, zginęłem. Tak więc ja przechodzę do kolejnej gry, którą chciałem wam pokazać, bo jeszcze jest ich parę. Ta gra, jeżeli ktoś lubił strzelanki widoczne z góry, ta gra jest dla was, ale bardziej bym powiedział, że gra jest dla dzieci, chociaż nie do końca. Zobaczcie sami. Graficznie naprawdę słodziutka gra, ale jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, trzeba mieć naprawdę dobry refleks, aby opanować sterowanie i widzieć, co się dzieje na ekranie. Jedyny plus, że wciskając X, nasz statek automatycznie strzela z automatu, tak więc nie musimy cały czas wciskać przycisku, on strzela cały czas. Gdy jesteśmy trafieni, słyszymy taki bzyczenie, co odpowiada, że tracimy naszą energię. No i po jakimś czasie oczywiście stracimy ją do końca. Ale gra w sumie jest bardzo fajna. Te słodka cukierkowa grafika naprawdę umila grę, aczkolwiek jak sami widzicie, tych przeciwników jest dość dużo. Próbuję wziąć ten... I czasami, jeżeli chodzi o koncentrację, kto w nas strzela i jak, tak jak w tej chwili, i jak musimy uniknąć kul, jest dość denerwujące. Muszę się troszeczkę tu skoncentrować, aby pokazać wam, jak, co można jeszcze mieć, jakie ekstra bronie w tej grze. Nie wiem, czy mi się to uda, bo na razie tracę kolejne życia. Chyba mi się jednak nie uda. Ostatnio, gdy w to grałem, szło mi o wiele, wiele lepiej. No zobaczcie, cały czas dostaję baty. No, a tu jakaś skórka, może ją wezmę? Coś mi to dało? No nic mi to w sumie nie dało. No tragedia. Źle mi bardzo idzie, bardzo źle. Dobra, tak wygląda ta strzelanka. Jeżeli wam się ta gra spodobała, zagrajcie albo spróbujcie znaleźć oryginalną wersję tej gry i wypróbować własnych sił, chociażby na emulatorze, albo nie wiem, czy ta gra wyszła na Super Nintendo czy na SNESa. Trudno mi teraz w tej chwili na ten temat coś odpowiedzieć, poszukajcie tego tytułu, a my przechodzimy do kolejnej gry. Kolejną grą, którą chciałem wam pokazać, jest gra Water Mergin. Gra moim zdaniem wzięta również z automatów, jeżeli chodzi o rozgrywkę, gdzieś na pewno musiała być na automatach. Nie jestem tego pewien, nie sprawdziłem informacji na temat tych wszystkich gier, tak więc wybaczcie mi. Możliwe, że gdybym poszukał w instrukcji obsługi, tam byłoby więcej, ale chciałem od razu na żywo pokazać wam parę gier, które znajdują się na tym kartridżu. Mamy do wyboru trzy postaci. Weźmy panienkę. Trochę tu przewinijmy te napisy.
No i jak zobaczcie, mamy zwykłą coś w grę w stylu Golden Eggs. Mamy wojowniczkę. Ci przeciwnicy, jak widzicie, nie są zbyt na razie inteligentni. Czekają na nasz atak. Ale gra wygląda dość ciekawie. Nie grałem zbyt długo w tą grę, ale gra graficznie, jak również pod względem zabawy, jest całkiem udana. Powiem wam szczerze, że cały czas wciskam tylko przycisk A. Czy mogę gdzieś podskoczyć? Czy jest jakaś magia w tym? Albo użycie jakiejś energii dodatkowych? No chyba nie ma. Ale jeżeli chodzi pod względem graficznym, naprawdę jest fajna. Spróbujcie w tą grę zagrać. Patrzcie, jeszcze przeżył. Kolejni wojownicy, czyli tych wojowników mamy tutaj naprawdę na pęczki. W dwie osoby na pewno byłoby tu o wiele, wiele ciekawiej. Ale nawet i samemu gra daje wiele radości. Ilu ich tam jeszcze jest? Dobra, przechodzimy do ostatniej gry, którą chciałam wam pokazać. Jest to gra, która zdziwiła mnie, że jest w tej kolekcji. To gra Top Racer. Jeżeli macie PlayStation 4, Horizon Chase Turbo, ta gra jest oryginalną wersją. Od razu, jeżeli graliście w tą wersję na PlayStation 4, rozpoznacie również muzykę w tej grze, która jest identyczna. Gra jest naprawdę świetna. Bardzo przypomina mi grę Lotusa na Amigę, ale tutaj mamy moim zdaniem również ciekawe rozwiązania. Mamy dodanie Nitro. Zobaczcie, no na początku trzeba się wpisać. Więc ja to zrobię całkiem szybko, no bo trzy literki to nie trwa zbyt długo. Mamy do wyboru zwykłą przykładnie biegu, również automatyczną. Jak widzicie, gra, jest to port ze SNES-a. No i rozpocznijmy naszą grę. Ekran mamy podzielony, zaraz to zobaczycie. Widzimy naszego przeciwnika, o którego musimy wyprzedzić. My jesteśmy u góry. I jeżeli chodzi o grafikę, jak również o muzykę, gra jest naprawdę świetna. Mamy tutaj do wyboru po lewej stronie, widzicie, mamy 3 nitro i 5 samochodów. Włączam turbo i zobaczcie, jak szybko. No, prawie chciałem. Najlepsze jest właśnie te komentarze, które tu widzicie na ekranie. Gdy grałem pierwszy raz w to na PlayStation, śmiałem się do rozpuchu. Bo naprawdę dobre te teksty są naszego kierowcy, który śmieje się z nas czasami, bo pyta się, co my w ogóle robimy w tym aucie. Naprawdę gra jest świetna, świetna wyścigówka, polecam ją wszystkim. Jeżeli nie w wersji na SNES-a, to odpalcie ją w wersji na PlayStation 4. Naprawdę, uwierzcie mi, warto. Z tego, co chyba słyszałem, jest również wersja na telefony komórkowe, czyli z systemem operacyjnym Androida. Sprawdźcie to, ale gra jest naprawdę warta zagrania. Poczekajcie, muszę się skupić w tej grze, żeby chociaż dojechać do mety. Nie zostało mi zbyt dużo. No, drugie miejsce. No, nasz przeciwnik zdobył pierwsze miejsce i za każdym razem mamy kolejne lokacje, kolejne trasy, które są coraz ciekawsze. Zbieramy butelki nitro, zbieramy benzynę i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę gra świetna i polecam ją wam wszystkim. No i to wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jest tych gier tak naprawdę dość dużo. Zobaczcie, sam jeszcze raz przelecę po wszystkich tytułach, abyście zobaczyli, czy któraś z tych gier was zainteresowała. Tutaj mamy jeszcze inne gry. Ach, jeszcze miałem wam pokazać
tą grę. Dobrze, jako bonus odpala jeszcze tą grę, jeżeli macie Commodore 64, znacie na pewno. Również pokazywałem tą grę wam na moim kanale, sprawdźcie to i zobaczcie, jak wyglądała ta wersja gry na Evercade'a. Powiem wam, już się śmieję, bo graficznie, no, gra mnie rozbroiła. Dobrze, wpiszemy szybciutko naszego wojownika. Jeszcze, żebym wiedział, którym. No dobra, źle wpisałem. Niech tak będzie KK. No i tak wygląda ta gra, słuchajcie. No graficznie... wygląda to naprawdę inaczej niż na C64. Moim zdaniem gra na C64 wyglądała o wiele fajniej. Spodziewałem się grafiki w stylu właśnie International Kanale, Karate albo IKA Plus. C64, tak jak to wyglądało tam. No a tutaj wygląda to troszeczkę inaczej. Oczywiście animacja jest całkiem fajna, trzeba przyznać, ale sterowanie postacią, no troszeczkę... Czy ja mogę użyć jakichś innych... Aha, mogę jeszcze użyć przycisku, żeby odwrócić przeciwnika, okej. No dobra, tak, to jest tylko tyle. Chciałem wam tylko pokazać, jaka jest różnica między grą, która wyszła na Evercade, a grą, która wyszła swego czasu na C64, była prekursorem do kolejnych gier, jak International Karate, IKA Plus i innych. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Serdecznie wam dziękuję za to, że oglądacie moje filmy, że ze mną jesteście, że subskrybujecie i dajecie super komentarze. Dziękuję wam serdecznie za to wszystko. Już niedługo kolejne gry na C64 z serii Co znajduje się na dyskietce. Miałem to zrobić teraz, no ale ponieważ wyszła ta aktualizacja, dlatego wrócimy do C64 już niedługo. Ja się już z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za to, że obejrzeliście ten cały materiał. Pozdrawiam was mocno. Trzymajcie się. Cześć.